Trenerze, witamy w Górniku Zabrze. Nie chcę powiedzieć witamy w Zabrzu, bo przecież w Górniku w Zabrzu pan już grał w piłkę, teraz w nowej roli. Parę lat minęło i trochę się zmieniło na pewno. I jedno co pozostało to oczekiwania i wtedy były potężne i tym bardziej teraz. No właśnie, każdy zapyta o oczekiwania, o to czy Górnik pod pana wodzem już teraz, już w tym pierwszym sezonie w pierwszej lidze będzie od razu walczył o powrót. No chyba nikt innego scenariusza nie zakłada. Ja myślę, że naszym głównym celem to jest odbudowa marki Górnik Zabrze, która była przez wiele, wiele ciężkich lat, bo 1948 roku tworzona. Natomiast ten cel, o którym pan mówił, wiadomo, jest celem podstawowym, nadrzędnym i zbudowanie silnego klubu, zbudowanie klubu opartego na pomyśle, na walce, na ambicjach, na zaangażowaniu. Tego się od nas oczekuje i w tym kierunku na pewno będziemy dążyć, żeby Górnik Zabrze w tym najbliższym sezonie tak wyglądał. Drużyna z trenerem, który gdzieś tam z tyłu jest, za chwilkę do nas dojdzie. Ściśnijcie się troszeczkę, panowie. No dzisiaj macie ich wszystkich do dyspozycji medialnej. Trener Marcin Brosz. Panowie, przypuśćmy trenera. Dzisiaj chłopcy na pierwszym planie. Tak więc może ja tylko przekażę panu trenerowi tutaj mikrofon. Panie trenerze, jednak tutaj troszeczkę poprosimy. Kapitan. To dziś kapitana poprosimy jako pierwszego. O czymś nie wiemy? Kapitanie, oddajemy głos. W imieniu całej drużyny i sztabu dziękujemy wam tutaj za wsparcie, że gdzieś tam nie mieliście na szpilek, tylko pomagaliście nam. Dziękuję bardzo. Atmosfera, proszę państwa, w Zabrzu, jak widzimy, radosna, no nic dziwnego, 24 lata Zabrze, Górnik, nie tylko Zabrze, cały region czekał na ten moment, Górnik Zabrze w pucharach. Poproszę o skomentowanie tego meczu, pana trenera Marcina, proszę. No ale przed meczem muszę to podkreślić, dziękuję jeszcze raz, to co powiedział, podkreślę to, kapitan zespołu. Graliśmy cały czas, 12 czuliśmy to i to tego są efekty, tak? To jest sukcesy się zdobywa razem. Prosto nie było, bardzo trudna cały sezon, szczególnie końcówka, ale ambicją, zaangażowaniem, wolną waleczności, bym powiedział, wiarą w to, że możemy osiągnąć, mamy to, o czym marzyliśmy. Dziękuję bardzo.